Mi się teraz to wysuwało. Hej, czy witajcie? Ja jestem Bloxin i dzisiaj sobie zagramy w Sea of Thieves, więc bez zbędnego przedłużenia zaczynamy! Dobra, w takim razie będziemy musieli podbierać skrzyneczki. Dobra, no zobaczymy co tam u ciebie. Czy tutaj nic nie ma. Tak. Dobra, no, dobra. Będziemy musieli sobie pozbierać z beczek potrzebne zasoby, żeby wypłynąć na ocean. Dobra, weźmiemy trochę tych zasobów. No co, no, słyszałem, że chcieliście dłuższy film, nie film, tylko dłuższe odcinki z Sea of Thieves. Więc, no nie wiem, jak chcecie, mogę zrobić. Jeśli będzie pod tym filmem, no nie wiem, powiedzmy 8 łapek w górę, to kontynuuję serię i będą dłuższe filmy. Jeśli będzie mniej, to przerzucamy się na inną serię, bo na przykład ta seria, może usiąść, na przykład ta seria ciężko mi się robi, ze względu na to, że no jak się wypływa już z portu, to trzeba, no w sensie, chodzi mi, że długie są rejs strasznie, więc ja z takiego jednego rejsu, którą nagrywam, mam 3-4 odcinki, więc sami wiecie jak to wygląda. No, więc dla mnie się to ciężko nagrywa, ale jak chcecie, zostawcie 8 lajków. Widziałem, że tam jest, jeśli chodzi o odcinki, to różnie z tymi lajkami. No ale taka pomiędzy to 8 lajków i nagrywam kolejne filmy z tej gierki. A może, nie wiem, za niedługo jakaś nowa seria, druga, bo jedna seria trochę za mało moim zdaniem do nagrywania, bo na przykład dzisiaj nie będzie mi się chciało w to grać, to sobie zrobię odcinki z innej gry. Ta gra jest bardzo wciągająca, sam to zauważyłem, że jest wciągająca, ponieważ no, gram troszkę w tą grę. W niektórych odcinkach się troszkę zbłażniłem, tak mówiąc lekko, bo na przykład nie wiedziałem jak coś zrobić, a tak naprawdę wiedziałem, tylko zapomniałem, ale każdemu się zdarza, nawet najlepszym się zdarza zapomnieć. No, dobra, tutaj sobie to damy, to cyk, cyk, cyk. Wyruszymy se na wyprawę, ja już wiem co będziemy robić, ale wy jeszcze nie wiecie. Powiem wam zaraz. Zaraz wam powiem co będziemy robić, tylko tutaj posegregujemy sobie wszystko, bo nagrałem sobie 7 odcinków pod rząd, nie 7, no 4 odcinki pod rząd, nie licząc tego pobocznego, żebym mógł se wrzucać na bieżąco, ale w ostatnim tygodniu jakoś, no nie wiem, zapomniałem wrzucić, nie miałem czasu, żeby w ogóle wrzucić nawet odcinka, dlatego bardzo was za to przepraszam, że czekaliście aż 2 tygodnie na odcinek. Będę się starał co tydzień puszczać odcinki. Jeśli nie będzie odcinka, poinformuję was teraz na społeczności, jeśli się przedłuży troszkę czas oczekiwania. No i tak to będzie wyglądało, no. A dzisiaj będziemy robić... jakby wam to powiedzieć, co ja robię. To się podzieli na 2 odcinki, albo nawet na 3, bo żeby to zrobić, to zadanie, co teraz będziemy robić, potrzebujemy, no, troszkę więcej tego czasu, trochę więcej, no, mówiąc szczerze, trochę więcej, no, czasu, no, żeby wykonać to zadanie, ale z tego możemy wyciągnąć bardzo dużo. Ja to oczywiście będę miał od razu, wszystko zrobię, ale wy będziecie mi to mieć w 3 odcinkach. 3 tygodnie będzie oczekiwania na rezultaty, w sensie, no, nie na rezultaty, jak to dowiozę. Chodzi tu, dzisiaj będziemy robić skarbiec. Bardzo ciężka misja, jak na jedną osobę. Kurde, co ja robię? Bo najczęściej robiłem sobie ją w 2-3 osoby i to było o wiele łatwiejsze. Ale postaramy się zrobić to w jedną osobę.
Zobaczcie, czy nam wyjdzie. Jak nam wyjdzie, to nam wyjdzie. Jak nam nie wyjdzie, to najwyżej będziemy mieć trochę mniej tych skarbów wszystkich. Ale bądźmy dobrej myśli. Dobra, wezmę sobie trochę tego i trochę tego. Dobra. No i co widzowie? To mogę wam więcej powiedzieć? No, po prostu lecimy, no, lecimy. Rejsy i mamy skarbiec. Niebezpieczny skarbiec zamknięty przed szczwanego Dilona Grogorzlopa? Ja, to są te ich, ten, zadania to są językołamacze tak zwane. Nie wiem, czy robić sobie stateczek. Dobra, no bo nie. Dobra, lecimy po prostu bez zrobienia stateczku, bo to nie ma sensu. Kurde. No, tak ta klawiszologia na tym padzie jest bardzo fajna. Dobra. To jest kompas, który pokazuje, w którą stronę mamy płynąć. Ten akurat pokazuje, że mamy płynąć w tą stronę. No, spoko luz. No to co? No, lecimy, no. To będziemy więcej mówić. Postaram się troszkę przedłużyć ten film, nie wiem, tak gdzieś do 15 minut maksymalnie, żeby nie był on długości, kurde, live'a. Napiszcie, czy wam się seria podoba, czy chcecie ją, bo ja mogę, nie wiem, nagrywać dla was coś innego, no nie wiem, jakiś, nie wiem, najnowszego Dying Light 2, Dying Light 2, albo nie wiem, mogę wam nawet... No nie wiem, nagrać jakąś, nie wiem, The Forest, zrobić serię z The Foresta, z Green Hilla. Z różnych gier mogę serię zrobić. To wiecie, to jest sekunda. Znaczy, że odpalę nagrywanie, znaczy pobiorę grę, odpalę nagrywanie i już macie serię z tego. Kilkanaście odcinków porobię. W zależności ile będę musiał porobić. Będziecie mogli sobie oglądać. Ja to wszystko robię dla was, żebyście... Wy mieli z tego, nie wiem, satysfakcję, frajdę. Abyście mogli sobie w nudnych chwilach coś pooglądać po prostu. Albo jak nie możecie w to grać, bo wam na przykład komputer nie pozwala, albo to, że teraz jest GeForce Now, ale jakby wam, nie wiem, cokolwiek, to możecie sobie pooglądać na przykład u mnie tą grę, o ile akurat ją nagrywam. Pokazuję na tą wyspę. Będziemy musieli na niej znaleźć klucz chyba? I z tym klucz, nie, kawałek mapy. I jak zbieramy całą mapę, dopiero będziemy mieć miejsce, gdzie leży klucz. I dopiero będziemy mogli otworzyć skarbiec. Bardzo skomplikowane to jest. Dobrze, zobaczymy, czy to ta wyspa. Jeśli to będzie ta wyspa, to tutaj będziemy musieli się zatrzymać. Nie widzę żadnych graczy w pobliżu. Raczej chyba nie. Tak, to jest ta wyspa. Pewnie nie dopłynęliśmy do tej wyspy. Dobra, jeszcze kawałek trzeba będzie dopłynąć, bo to tak nie ma troszkę sensu. Dobra, dopłynęliśmy troszkę. Teraz będziemy musieli sobie tutaj zejść gdzieś na ląd. Nie, tutaj sobie zejdziemy, no. O, coś tam świeci w wodzie. A coś świeci w wodzie, znaczy, że tam coś jest. Będziemy musieli to znaleźć, dobra, gdzieś tutaj, dobra, dawaj. Najlepiej się, jak znajdziemy, to żeby było od razu X, bo wtedy łatwiej znaleźć, tutaj to jest. Dobra, to wykopujemy. Film nagrywam. Trochę szkieletów, o kurde. Trochę szkieletów tutaj nam, oj. Dobra, trochę szkieletów nam tutaj przybyło. My z nimi poradzimy, nie walczyliśmy tej serii z jednym szkieletem. Mieliśmy ich mnóstwo. Dobra, będziemy musieli chyba na miecze se pójść, bo tak to nie dam rady. Dobra. Ale są łatwi. Jeden, zostałeś sam, lepiej uciekaj. Dobra. Rozwalony. Lecimy do naszego skarbu, który wykopaliśmy. Tu jest gdzieś, powinien być. Tutaj jest. Nie. Czekaj, zgubiłem skarb, serio. Dobra. Zgubiłem skarb. Napiszcie w komentarzu, że jestem głupi. Ja sam wykopałem skarb i nie mogę go znaleźć teraz. Dobra.
Są jakieś, nie wiem, mniej więcej wiem, gdzie jest skarb, ale no, nie wiem, nie mogę go znaleźć jakoś. Gdzie ten skarb jest? Tu jest, tu, o ty, oni, z nich wypada takie kuwienka. Z nich wypadają. Dobrze jest. Dobra, sobie to na harpun przyciągniemy zaraz. Co wy tutaj? Na harpun sobie to przyciągniemy. Co to nam dało? Złoto. Chyba. Dobra, wiem jak go znajdziemy, bo ja jestem jakiś, nie wiem. Jestem trochę głupi. Jak na tą grę, tak go znajdziemy. Tutaj jest. Ja go nie wykopałem, czy go wykopywałem? No, nie gadaj, że tutaj... Tutaj gdzieś powinien być, ale... O, tutaj jest, dobra. Dobra, no mamy mapę teraz i zobaczymy, czy na tej mapie będziemy mieć od razu X. Nie ma. Musimy popłynąć do kolejnej takiej buteleczki, żeby znaleźć kolejną część mapy. Ajajajajaj. Widzowie. Ja... Dobra, tam se... respcie się tam, kurde. Wiem, że tam jest ten właśnie skarb pod wodą tam z tyłu, ale mi się do niego nie chce płynąć. A w ogóle nie przyjdziemy po to, żeby tutaj takie skarby włożyć. Będziemy mieć ich więcej. Będziemy mieć więcej tych skarbów, jak w skarbiec otworzymy po prostu. No. W takim razie, no, lecimy do kolejnej... Co to jest, ty? Co ty? Co to jest za postać? To czy jakiś nowy potwór? Ej. Czym ty rzucasz do mnie? O kurde. Nie, znowu. Statek płynie. Moglibyśmy go rozwalić, ale... Dobra, co tu się dzieje, ty?